Podczas produkcji oprócz gazu powstawały różnorakie związki chemiczne wykorzystywane w produkcji asfaltu, nawozów sztucznych czy maści dermatologicznych. Nic się nie marnowało. Cały ten proces możecie prześledzić i wirtualnie w nim uczestniczyć, jeżeli zdecydujecie się odwiedzić to niezwykłe miejsce. Serdecznie Was tutaj zapraszam. Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie i cenne dane dla Blue. To wspaniałe miejsce.